W zespole placówek szkolno-wychowawczo-opiekuńczych numer 1 dzień otwarty to prawdziwe święto. Tak ze względu na emocje przygotowań, jak i sposób przeżywania podopiecznych. Wtedy jest multum powodów do radości, jest zabawa, przychodzą goście i trzeba się zaprezentować od jak najlepszej strony. W szerokim zakresie edukacji i opieki, jakie oferuje zespół placówek, świadczy działalność zaczynająca się od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przez przedszkole, szkołę podstawową, branżową pierwszego stopnia, szkołę przysposabiającą do pracy i internat. Wszystkie te jednostki miały swoje kiermaszowe stoiska w holu, z rękodziełem, misternymi kanapkami i słodką przekąską. Nie brakło też stoiska zespołu regionalnego Milusioki pod wodzą Renaty Knap i Anny Szewczyk, jedynego góralskiego zespołu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, który niedawno świętował 15-lecie swojego istnienia. W dniu otwartym rodzice dzieci dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia mogli zwiedzać pomieszczenia placówki, klasy i pracownie. Rozmową i poradą służyła im cała kadra ośrodka, dyrekcja, pedagodzy, psychologowie, terapeuci. A żeby integracja z rówieśnikami była pełniejsza, przyjechali tego dnia ósmoklasiści ze szkoły podstawowej w Klikuszowej. Dla całej tej młodzieży nauczycielka i wychowawczyni klasy trzeciej SPUZ Małgorzata Boczkowska z pomocą Macieja Marduły zorganizowała zabawę. Serce i chęć, by umilić dzień otwarty folkową muzyką Karpat, wykazała tym razem kapela Karpati z Dzianisza w składzie Joanna i Józef Gruszkowie, Tomasz Gut i Józef Kowal. Charytatywnie dali oni żywiołowy koncert, a do tańca porwały innych Milusioki. Kto w tej zbiorowej uciesze osłabł, mógł pokrzepić siły domowymi wypiekami. A kto widział balujących wychowanków, mógł im zazdrościć radości najszczerszej. Mało kto tak się umie bawić i okazywać wdzięczność, jak ci bardziej kochani.